Cześć, witajcie! Dzisiaj mamy grę o tytule Change Air Blade. Gra została wydana przez firmę Samy w 1999 roku, o ile dobrze pamiętam. Jeszcze zaraz to zobaczymy. To jest właśnie demo. Tak, 1999, firma Samy. No dobrze, dobrze. Wiadomo chyba, o co chodzi. Kolejna strzeleweczka. Myślę, że fajna, dosyć dynamiczna, przynajmniej tak tutaj wygląda. A jak się będzie w nią grało, to za chwilę się przekonamy. Na początek wrzucamy sobie 3 kredyciki, tak jak zwykle. No i rozpoczynamy rozgrywkę. Aha, wybór. Jakim statkiem? No dobrze, może niech będzie ten. Niestety po chińsku, tudzież po koreańsku nie potrafię. Go, no go, no to go. Dosyć szybka, powiem wam, ta gra jest. Szybka w tym sensie, że dosyć szybko wszystko się tu dzieje, natomiast ruchy mojego statku, no niestety są już nie tak szybkie. Nie wiem, czy jest kontynuacja, czy takowej nie ma. Wkrótce się przekonamy. Aha, czyli to już była rozgrywka lepsza. Są jakieś bomby, jak widzicie. Bomb chyba jest 3, to jest druga. Dobrze, udało się. Dobra. Co jest, że ja nie mogę strzelać? Aha. Koniec planszy. Dobrze. No to lecimy. Oj, oj, oj. Oj. Dobra, ładnie. Oj, 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 oj. Niestety statek zniszczony. A, to było ostatnie życie, patrzcie. Dobra, lecimy. Dobrze, że kontynuacja jest. Dobrze, że twórcy zrobili kontynuację, bo bez tego byłoby kiepsko. No i poza tym kontynuacja, tak już wielokrotnie mówiłem, napędza klienta, bo w tym momencie no, ktoś chce kontynuować, żeby zobaczyć, co będzie dalej. A tak, to musiałby zaczynać wszystko od początku. Tak to jest. No. Oj. Dobrze, rzućmy sobie może bombkę. O. Lecimy dalej. Kurczę, fajna strzeleweczka. Nie widziałem jej nigdy na fizycznych automatach. A przynajmniej nie kojarzę. No, bądź to było tyle lat temu. Ale powinna mieć wzięcie. Powinna mieć wzięcie. Technologiczne. Oj. Niestety. Continue, continue. Jasne, że continue. No to lecimy. Aha, czyli mam kontynuację od danej planszy.
nie od momentu, tylko od danej planszy. No dobrze. Dobrze, niech będzie. A, robiliśmy sobie bombkę. Oj, oj, oj. Dobra. Jestem. Dobra, raz. No już więcej bomb nie mam, patrzcie. Ale udało się. Oj. No niestety. Nie mam żetonów, ale w takim razie sobie dorzucam 10. Nie wiem, chyba 10 rzuciłem. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Mój statek trochę taki ociężały jest, ospały. Gdyby był bardziej, że tak powiem, żwawy, miał mniejszą bezwładność, to by było o wiele, wiele, wiele lepiej. A może to tylko tak się zachowuje na moim emulatorze? No ciężko powiedzieć, nie wiem, słuchajcie. No dobra, bomby żeśmy zatrzymali na tego stwora. Dobra, ładnie. Dobra, bomba, ładnie. I załatwiony stwór. A, tu już, dobra. Nie zorientowałem się. Trafił. Dobra, kontynuacja, lecimy. Oj. Dobra, bomba. Nie ma co się odcyngalać, niestety szkoda, że ostatnio. No ciekawe, czy mi się uda to przejść. Ojejku, jaki grat pocisków. No i kurczę, no przecież uchronienie się przed taką ilością to jest no praktycznie chyba niemożliwe. No bo no gdzie tam mam kurczę spierdzielać? Jak cały ekran zasypany jest. Nie wiem, czy to celowo jest tak zrobione, czy o co chodzi. No uniknięcie tego jest praktycznie z tego co widzę niemożliwe. No gdzie mam się schować w tym momencie? O, już bym się schował. Można oczywiście się chować, uniki robić przed tego typu, jak tutaj jest, ale no tamten grat, który posypał się, to po prostu
A... Dobra. No próbujemy. Nie wiem, czy mi się to uda. Ale może. No i kurde, no jak to uniknąć tego? No nie ma szansy. No marnie to widzę, powiem wam. No ciężka sprawa, powiem wam. O, albo takie cudo. No i weź uniknij tego. No dobra. Udało się to. Ale to jeszcze nie koniec zabawy przecież. Co jest? Jest chyba. No i no i kurde, patrzcie. No nie, no nie ma szansy. Nie ma szansy po prostu tego uniknąć. To ja nie widzę tego. W żaden sposób. No nic, zobaczymy. Może jakimś cudem się uda to przejść, ale... O, po mnie. Ajajajajaj. No niestety. No ciężka ta rozgrywka, nie powiem, że nie. Myślałem, że będzie to lepiej wyglądało.
to co dalej teraz? To żeśmy jakoś przeszli. No nie. A nie, dobrze, rozwaliłem to. Myślałem, że to ja. Przez moment, okej. O, proszę. No to się udało tak jakby. No zobaczmy co dalej. Już traciłem nadzieję, powiem wam szczerze, że cokolwiek tutaj się pozytywnego zadzieje. Oj, może być kiepsko. Oj, tutaj też może być ciężko, słuchajcie. Na tej planszy, bo jest sporo. Wrzuciliśmy wątkę i tu nic. Ojej. Przyznam szczerze, że nawet nie mi kredytu zostało. Jeżeli ktoś liczy, to wie. Ja niestety straciłem rachubę, angażując się zbytnio chyba w tą rozgrywkę. A i tak mi średnio wychodzi. No było to wciągające, kurczę, no nie powiem, że nie, aj. Nie powiem, że nie, ale... No. Słuchajcie, jeżeli pociski lecą szybciej niż porusza się mój statek, no to gra jest praktycznie nie do wygrania. Musi być jakiś fuks, żeby to przejść. No i w ten sposób zakończyliśmy rozgrywkę, jako że więcej żetonów nie ma. Zobaczmy, czy będzie wpis. Może będzie, może nie. Za chwilę się okaże. Mamy wpis! Proszę bardzo, pierwsze miejsce. No, fajnie. Dzięki w takim razie. Na dzień dzisiejszy ode mnie to tyle. Zachęcam do subskrypcji kanału, do lajkowania oraz do pozostawienia komentarzy. Dzięki, trzymajcie się, cześć.